źle jest urządzona telewizja publiczna, bo telewizja publiczna powinna nie interesować się pieniędzmi, tylko powinna z tych pieniędzy, które dostaje, jak najlepiej przeprowadzić misję. Co to jest misja? Albo nadać dobry teatr telewizji, albo zrobić program firma, jak założyć firmę i na co uważać, nadawać lekcje języków obcych, żeby ktoś, kto jest w małej miejscowości, ma mniejsze szanse, ma trudniejszy start, żeby to wyrównać. Robić reportaże, pokazywać, jak ta Polska się zmienia, a zmienia się. Telewizja publiczna po prostu, takim ideałem telewizji publicznej jest BBC, które nie nadaje reklam, tylko dostaje abonament, ale ten abonament jest tam ściągany porządnie, 99,9. Jest komercyjna i jednak łatwiej podejmuje decyzje. Pamiętam, że Waldek Milewicz, jak ja zostałem, przeszedłem do TVN, to zazdrościł nam bardzo tego, że jak się coś dzieje, na przykład w jakimś kraju europejskim, gdzie my wysyłamy od razu dziennikarza, to on jedzie dopiero dwa dni po raz, bo musi tyle z góry uzyskać. I tak to prawda, decyzje się podejmowało od ręki. Poza tym myślę, że lepiej skonstruowana jest telewizja komercyjna, w której nie ma honorariów. Jest umowa o pracę na jakąś sumę i potem właściciel orzeł tego człowieka. Czyli ja mówię, że ja odpracowuję swoje urlopy, bo ja mam taki czas teraz, że spędziłem 5 dni w Amsterdamie od wtorku zeszłego tygodnia. Na chwilę wróciłem do Warszawy, żeby podpisywać książkę w niedzielę i spotkać się z jakimiś lekarzami wieczorem w niedzielę. Przyjechałem tutaj w poniedziałek, wracam dzisiaj do Warszawy, jutro lecę do Rzeszowa. Jestem na urlopie. Pani Zofia Rychlowa, która sięgała mi już wtedy gdzieś na łokcia, może troszkę wyżej, wyłała mi kiedyś po lekcjach i mówi: słuchaj Grzegorz, a co ty właściwie chcesz robić w życiu? Byłem w trzeciej licealnej. Ja mówię: nie wiem, pani profesora, na pewno nie chcę być dziennikarzem. A to dlaczego powiedziałam? No bo taka jest dziennikarza, bo ja nie uważam, żeby... Nie, tata nie był do końca dziennikarza, teraz to wiem, ale tak go wtedy traktowałam. I nie uważam, żeby syn adwokata musiał zostawać adwokatem. I dalej lekarza, lekarza, bo to jest taka łatwizna. Idę na polonistykę, pani profesor. No powiedziałam: bądź się, panie Boże, zanudzisz się. Daj mi tu myśleć. Następnego dnia, znaczy na następnych zajęciach wziąłem, bo powiedziałeś na filozofię. Dlatego wiele zawdzięczam, że po pierwsze mam przekorę w sobie i chęć patrzenia na rzeczy z dystansu, a poza tym poszedłem na filozofię, co przedłużyło decyzję o tym, co będę robił w życiu i dało mi taki mocny podkład pod to, co najbardziej lubię robić w życiu, czyli rozmawiać w innym punkcie widzenia. A w którym medium czuje się Pan lepiej, czy które daje więcej satysfakcji, telewizja czy radio? Wie Pan, ja w telewizji robię radio. No bo to są gadania cały czas, to są dwie osoby, które kontaktują jakieś filmiki co prawda, ale mogłoby ich nie być. Czasami jak są święta, czy wolniejsze dni, to idzie tych materiałów 8, bo zwykle 20. Ja już inny punkt widzenia to jest całkowicie radio, więc się nie dzieje, tylko to były dwoje ludzi gada. Ja bardzo lubię radio. Lubię radio dlatego, że to są trochę czary. W telewizji jest tak, że potrzeba znacznie więcej ludzi do tego, żeby oświetlić, doprowadzić dźwięk, żeby zarejestrować, jeżeli się rejestruje, żeby to zrealizować. Jest parę osób jest potrzebnych do zrobienia programu. W radiu wystarczą dwie osoby, bo ja sam nigdy nie realizowałem, ale jest coś takiego, że jak są dwie osoby, realizatorka, ja, moja kochana realizatorka Zofia Kruszewska, która nauczyła mnie bardzo wiele, to znaczy, jeżeli źle akcentowałem, to brałem mnie za łokieć. Gdzieś tam szeptałem, ja mówię: nie tak się akcentuje i mówić to ostatni raz, ja to sobie pamiętam już na zawsze. Albo pamiętam, jak ona siedzi za szybą, jest taka skupiona, że nie gada przez telefon, skupiona na tym, co ja robię, bo on zaraz mam wpuścić muzykę, więc ja rzucam jakiś żart, Zosia się uśmiecha i ja dostaję skrzydeł, jak ja bym się napił, wygrupuję pan czego. I to mnie tak podnosiło na ducha, jeżeli ona się nie uśmiechnęła, to od razu myślę sobie: o, nie dobrze z tobą dzisiaj, bo
bo nie trafiasz do Zośki. Ja robię te programy dla Zośki.